Cześć kochani, witam was w rozwiązaniu naszej ostatniej, szóstej konkursiady, która bazowała na książce 365 zabaw z klockami Lego. Tych, którzy przegapili tą konkursiadę, odsyłam tu do linku, gdzie możecie obejrzeć, o co w niej chodziło. Natomiast dziś w tym odcinku chodzi o to, by przedstawić nam zwycięzców tejże konkursiady. I słuchajcie, postanowiłem, że wyjątkowo nagrodzę wszystkich, którzy wzięli udział w tej konkursiadzie. Czyli widzicie, opłacało się, nagród bowiem będzie dla wszystkich. Trochę dlatego, że zgłoszeń faktycznie było mało, co mnie trochę, nie ukrywam, zawiodło. Trochę dlatego, że kurczę, no szkoda byłoby wszystkich nie nagrodzić. Także kochani, przejdźmy jednak do rzeczy. Ja tak jak obiecałem, wszystkie filmiki obejrzałem, niektóre nawet dwa razy. Wybór wbrew pozorom nie był taki prosty, choć pierwsze miejsce dla mnie było ewidentnie proste akurat i wygrał użytkownik o, uwaga, żebym się teraz nie pomylił, pseudonimie Maeskim13. Kolega Maeskim13 stworzył oto bronie, prawdziwe repliki z klocków Lego, w sensie prawdziwe, wielkościowo tak fajne, duże. Wszystkie filmiki macie w ogóle na dole, tam do wszystkich konkursowiczów w moim opisie, możecie sobie obejrzeć, sami ocenić, czy dobrze ocenią, czy nie. Natomiast chłopak nie tylko włożył kupę pracy w to, co zbudował, miał to fajne wymiary, plus stworzył dodatkowo pomysł, którego faktycznie nawet w książce tejże nie było. Drugie miejsce, no właściwie miałem duże problemy między wybraniem drugiego a trzeciego miejsca. Finalnie jednak wybrałem pomysł, który faktycznie sprawdził się moim zdaniem, bo obydwie to są zabawy, właściwie gry można powiedzieć. Wybrałem pomysł, który bardziej sprawdzi się jako rzecz na imprezy oraz rzecz do zabawy samodzielnie. I to jest powstanie z 1, 2, 3, 4, 5. Kolega brzmi trochę jakby właściwie wpisał hasło zamiast swojego niku, nie śmiejemy się oczywiście z niego. I powstaniec 1, 2, 3, 4, 5 zrobił taką zabawę, że z katapulty sobie strzelamy do figurek różnie ułożonych. Bardzo fajny pomysł, tak jak mówię, świetny, czy na imprezy, czy na samodzielną zabawę gdzieś tam w pojedynkę, gdy nie mam akurat kolegów, super pomysł. No i trzecia nagroda leci właściwie do Macieja Kołodzieja, który wymyślił bardzo fajną planszówkę, którą dodatkowo jeszcze bardzo fajnie można rozwinąć. Nie tylko jest to planszówka, która polega dojść na start do mety, co było sobie proste, tam musimy coś po drodze zebrać, możemy sobie coś odebrać po drodze innemu użytkownikowi. Bardzo fajny, świetny wręcz pomysł na planszówkę. I naprawdę nie zaskoczył. To jest, kochani, nasze podium. Dodatkowo postanowiłem, tak jak wcześniej mówiłem, dać jeszcze czwartą nagrodę i pozostałym użytkownikom właściwie, którzy brali udział, również coś przyznać. Więc miejsce czwarte, jak dla mnie, zajmuje Krzesimir Miś, który stworzył bardzo fajne modele, takie trochę niby to były moce, które się wbił w to, co tu jest w książce, niemniej wykonał to bardzo fajnie. Bardzo ładnie, ciężko byłoby go nie ocenić. Właściwie nie wtrącił się na podium, no dlatego, że kurczę, no dał pecha, że te pomysły poniekąd były w książce, a inni nie. Znaczy byli, ale trochę inne odmiany. No nieważne, kochani. Krzesimir dostaje nagrodę numer 4. Nagrodę numer 5, kolejną, czyli mówię tą przyznaną, dostaje Klocki Świat za całkiem fajny pomysł również na takie freestyle'owe budowanie z klocków. Klocki Świat otrzymuje ode mnie również do nagrody, będzie jakaś to książeczka z Amitu będzie dodatkowa. Kochani, ja teraz wam bardzo dziękuję za udział w moim konkursie, oczywiście jak najbardziej super, że wzięliście w nim udział. Trochę szkoda, że taką małą frekwencję miał, bo naprawdę liczyłem na dużo większą pompę trochę. No, cóż zrobić, mam nadzieję, że przynajmniej zwycięzcy są zadowoleni z nagród. Kochani, ja do was się teraz będę odzywał na YouTubie, na wiadomości prywatnej i jedziemy według kolejności. Pierwsza osoba mówi, którą chce paczkę, druga, którą chce, trzecia, którą chce, oczywiście z tych, co zostały. Czwarta otrzymuje nagrodę pocieszenia i piąta, dodatkowo przyznana, otrzymuje również jakąś książkę z Amitu. Kochani, wyślę wam tak te paczuszki, żeby jeszcze na święta dotarły. Dziękuję wam za wspaniały konkurs 365 dla was z klockami Lego. Mam nadzieję, że to również dla was była świetna zabawa. No i tak, kochani, oto kończymy tą naszą konkursiadę numer 6. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnych czy konkursiadach. Nie wiem, to się okaże, ale w filmikach na pewno. Dzięki, bye bye!